Do tego wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanej doszło w Sejnach w miniony poniedziałek. Na zatrzymanie podejrzanego nie trzeba było długo czekać. 38-letni mieszkaniec Sejn trafił w ręce mundurowych 2 dni później, gdy wracając z pracy postanowił zajechać po kebaba. Traf chciał, że zatrzymał się przy barze położonym naprzeciwko komendy, przez okno której wypatrzył go oficer dyżurny. Jak podaje policja, mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku. Opowiedział policjantom, że w poniedziałkowy wieczór wracał do domu po pracy i właśnie wtedy potrącił przechodzącą przez przejście kobietę. Uciekł, bo jak powiedział, wystraszył się. Już następnego dnia zaczął zacierać ślady na samochodzie, które świadczyły o udziale w tym zdarzeniu. Między innymi wymienił prawe lusterko, które, jak powiedział, kupił na jednym ze szrotów w Augustowie. Nie zdążył jednak naprawić wszystkich uszkodzeń, jakie powstały podczas zdarzenia. 38-latek już usłyszał zarzuty, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, ale z uwagi na ucieczkę jej wymiar może zostać zwiększony.